kabel zasilający? Udało się. Wow, to była najłatwiejsza ucieczka z więzienia ever. Billy, to ty? Kal, po prostu przetnij to miecz. A nie, cześć, przecież mi zabrali miecz. A to co, Grandmaster z Marvela? Chcecie widowiska? Dam wam widowisko! I teraz muszę walczyć z różnymi potworami. Dajcie mu prawdziwe wyzwanie! Co, wyślesz do walki swoją starą? No faktycznie wysłał swoją starą. O, to ten gość, co mnie porwał. No i co, teraz bez plot armoru już ci tak dobrze nie idzie. I modliszka przyleciała mi na pomoc. No przepraszam, ale muszę to powiedzieć, po prostu boję się tych oczu. Wyglądają, jakby zaraz miały jej wypaść. Wiem, że jest bazowana na prawdziwej aktorce, ale ona nie ma aż takich dużych oczu. Słuchaj, Kal, w życiu każdego mężczyzny... A nie, czekajcie, już zrobiłem ten żart. Kal, w życiu każdego mężczyzny przychodzi taki moment, że twoje ciało zaczyna się zmieniać. Typowy australijski ślimak. Sligma balls. Udało się! Było słychać to szczęście w głosie, jak trafił. Najmniejszy australijski pająk? Przygotujcie się na dużo żartów o Australii. Typowa australijska roślina. No, Tarful wygląda trochę lepiej niż typowy łuki. Kordowa odnalazł mądrość na szczycie drzewa początku. Tam szukaj odpowiedzi. Jest olbrzymie. Nie wiem, od czego zacząć. Cóż, może uda ci się wejść na szczyt przez system korzeni, ale większość jest pod wodą. Albo moglibyśmy tam polecieć statkiem. Teraz mogę nurkować, woda jest tak przejrzysta jak w Eicherowie. W sumie nie, trochę bardziej. Najmniej groźne australijskie rośliny. Dobrze, teraz dostań się do mnie. Uda się. Może wybrałem złego padawana. A może ja dostałem złego mistrza. W końcu mam double jumpa. Oh my god, to Lugia, szybko, Kal, wyciągaj pokebola. Dzięki, Billy. Jeżeli taki jeden z tym wystarczył, żeby uleczyć takie wielkie stworzenie, to wyobraźcie sobie, co ta dawka robi Kalowi. Nie widziałem piękniejszego widoku niż ten ze szczytu tego drzewa. Dziękuję za tą niezbędną informację, Kordowa. Szkoda, że podwójny miecz świetlny w tej grze zsie. Hello there. Wracaj tu! Nie skończyliśmy! That's what she said. Nieźle jak na śmiecia! A jak na Jedi? Jest jakaś różnica? Ej, mój miecz też tak potrafi. Nie mogę pozwolić, żeby się nade mną flexowała. Może podwójny jest stylowy, ale pojedynczy zadaje większy damage. Masz ostatnią szansę, by się poddać! Ty też, zwłaszcza, że mam bardzo dużo HP. Dobra, ja jestem na hita, ona jest na hita, zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, tak blisko! O kurde, był krótki moment, w którym faktycznie mogłem ją zaatakować. Moja moc się podwoiła od naszego ostatniego spotkania. Ciężko teraz o takich Jedi jak kiedyś. No, kiedyś to były czasy, teraz to nie ma czasów. Potrzebujesz może pomocnej dłoni? Zabiliśmy inkwizytorkę. Are you sure about that? Lecimy na Datomirę. Ustalam kurs na... Czekaj, lecimy na Datomirę? Tak, przed chwilą to powiedziałeś. Wiedźmy służyły tylko sobie. Ich moce opierały się na oszustwie, iluzji i manipulacji. Jak ktoś, kogo znałem. Women. O, australijski pies. Sorry, nie mówię po francusku. Miejsce jest opuszczone, ale... Merin! Słuchaj, wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale jestem z przyszłości. W przyszłości jesteśmy parą. Chyba mi nie wierzy. O, i zniknęła.
Jak wszyscy, na których mi zależy. Hello there. O, kolejny tułacz. Siema, wcale nie sekretnie, na pewno jakaś zła osoba. Sprytnie, high ground. Zejdź mi z drogi. Kal, nie tak się podrywa dziewczyny. Ale my zabite siostry? Nie spodziewałem się, że na pierwszej randce przedstawisz mnie swojej rodzinie. Wiesz, co to za latające stworzenie? To tylko zwykły australijski gołąb. A teraz ograbiamy ciało. Spokojnie, gołębiu, już idę po chleb. Trzeba nacisnąć ten czerwony przycisk na czole. Kontroler nie reaguje. What the fuck? Nie mogę nic nacisnąć, co jest? Klawiatura też nie działa. No what the fuck, co się stało? Dobra, więc korzystając z tego, że tu jest boss i by the way podpiąłem po prostu inny kontroler, to podzielę się swoją opinią o grze. Generalnie całkiem mi się podoba i widać tutaj, jak bardzo Jedi Survivor ulepszyło wszystkie aspekty Jedi Fallen Order. Brakuje mi tutaj właśnie śmiesznych komentarzy na przykład szturmowców czy innych przeciwników i generalnie nie widzę tutaj aż tylu możliwości do żartów, co przy drugiej grze. Do systemu walki z czasem się przyzwyczaiłem, oczywiście ten z Jedi Survivor jest po prostu znacznie lepszy, a tutaj w tej grze chociażby podwójny miecz świetlny, no kompletnie się, ale pełną swoją opinię wyrażę, jak skończę grę. No tak, tak, uciekaj, jak wszyscy, na których mi zależy. No i jaki plan masz teraz, Cal? No to jeszcze raz! Oh shit, here we go again. Szykuj się, Bini! Skacz! Nie mam pojęcia, jak stąd zejść! To po kiego z niego zeskakiwałeś? No to dzisiaj na obiad będą gołąbki. Fun fact, bracia nocy wchodzili do tej jamy, tej bestii, żeby przejść jakąś próbę czy coś, czyli czy teraz Cal jest bratem nocy oficjalnie? To pewnie grobowiec. Tak, Cal? Po czym to wnioskujesz? O, obrabujmy grobowiec. Ciekawe, że akurat w grobowcu na Datomirze mają malowanie do tego modelu statku. Hej, Cal. Siema. Jakiś rewanżyk później? Tak, pewnie. To git. Idziesz na szkolenie? Zawsze. Dobra, widzimy się później. Cześć! A, do zobaczenia, żołnierzu klonie. Śpieszysz się? Mistrz wezwał mnie na szkolenie. Dasz radę, młody. Ej! Jestem pewny, że klony nigdy nie zrobiłyby nic złego. 2 seconds later. Mistrzu? Co się dzieje? Coś jest nie tak. Nie, nie! No i masz swój rewanż. To pewnie nawet nie ten sam klon. Ale co mam poradzić na to, że wszystkie tak samo wyglądają? Czy to jest forma rasizmu? I to jest dobre pytanie, czy nierozróżnianie klonów w Gwiezdnych Wojnach to rasizm? Napiszcie w komentarzach. Jesteś porażką, miernotą, zdrajcą! Nie jesteś Jedi! Nie! Gracze FIFA be like. Cal ma problemy ze złością, ewidentnie powinien udać się na terapię. To wszystko przez jego uzależnienie od stymów. Dobra, starczy już tego. Kim ty jesteś? Proszę, nie rozbieraj się. Taron Maliko. A no tak, Taron, jak mogłem zapomnieć. No tak, siema mordo, siema stary druhu, jak żona? Ujrzałeś tam coś, prawda? Coś strasznego. Ta twoją starą. Siostra Merin! Mogłabyś się nie wtrącać? Merin może się wtrącać tyle, ile chce, w ogóle mi to nie przeszkadza. A teraz lecimy na ilumponowy kryształ Kyber dla Cala. Wow, moja bestie właśnie napisała, że zdobyła 12k pucharków w Brawl Stars. Możecie, nie wiem, napisać w komentarzach brawo bestie czy coś. Stwierdziłem, że nawet nie będę próbował tego rozwiązywać i po prostu sprawdzę wszystko od razu na necie. Zastanawiam się, kto zostawił skrzynkę w świątyni Jedi pod wodą. I to w dodatku taką z malowaniem do akurat tego typu droida. Wzywa mnie. Czuję to. Jesteśmy blisko. Jedi nie wybiera kryształu.
On wybiera ciebie. O, jak w Harrym Potterze z różdżkami. Co przypomina mi o tym, że nigdy nie skończyłem Hogwarts Legacy. Może zrobimy kiedyś serię, dajcie znać, czy jesteście zainteresowani. Ale i tak najpierw chciałbym ograć Wiedźmina albo Cyberpunka. Bro. No i po co go dotykałeś? Wierzę, że znajdziesz kogoś równie dzielnego i wytrwałego, tak jak ty. Stracisz przez to swoje wspomnienia. Twoje wspomnienia? Ryzykowałeś dla mnie? Nie dla ciebie, tylko dla jakiegoś przypadkowego nieznajomego. Nie wmawiaj sobie za dużo, Cal. Piękny różowy miecz. Szkoda, że w tej grze jest tylko ten jeden atak jako dwa miecze świetlne. A, no to już po mnie. To jest takie smutne, jak oni mówią, no to już po mnie, a potem Kalich i tak zabija. Tak widać, że oni nie chcą też tu być. Sir, mamy towarzystwo. Niech Gryś zamknie modliszkę. Co? Przecież ścigacie Imperium. Oszalałeś, młody? Zaufaj mi. Ufamy. Zamkniemy statek. No i co teraz? Autentycznie moglibyśmy teraz uciec, ale nie. Cal chce sobie powalczyć z maszynami kroczącymi. Można było uniknąć dosłownie całej tej walki. Jedi używa stymu! Mam go! Wait, czy tamten typ po prostu spadł? Ona po prostu spadła! Oh my god! Ale czy siła to odpowiedź? You strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. Do it! Ściga mnie Imperium, ja... Mogę być jednym z ostatnich. Spokojnie, Cal, teraz w każdym serialu Disneya nowym jest jakiś Jedi, który przeżył. Nie jesteś ostatni. Oh my god, jest tyle dobrych screenów na miniaturkę, nie wiem, który wybrać. Mogę dać serduszka nad nią i to będzie dobra miniaturka, a potem coś obok. No ale z drugiej strony jest chociażby ten gołąb australijski. Widzicie, to są dylematy youtuberów. Malikos jest blisko. Możesz zawrócić. Nie mogę. Stawką jest życie. Czyje życia? A jednak mogę zawrócić. Przyjacielu, nigdy nie rezygnowałem z pogoni za wiedzą. Podobają mi się te pojedyncze zdania, które Cordova po prostu mówi od czasu do czasu. Po prostu stwierdza jakiś fakt o sobie w jednym zdaniu i to tyle. Zero kontekstu, zero wytłumaczeń, po prostu stwierdza jakiś fakt. Więc Datomira będzie twoim grobem! Moja moc się podwoiła od naszego ostatniego spotkania. King Jedi! Nie masz praw do Datomiry. Merin standardowo stosuje technikę high groundu. Doskonale, Jedi! Merin, nawet nie trafiłaś. No dobra, skoro Vader został tak pokonany, to ja też mogę. Co to za mina? Datomira będzie twym grobem. Pomogłaś mi. Datomirę toczył pasożyt. No to co, Merin, może chcesz teraz gdzieś wyskoczyć? Dziękuję za pomoc w walce z Malikosem. Już myślałem, że po mnie. Zgadza się, zginąłbyś. No, Merin, ty to wiesz, jak podnieść samoocenę człowieka. W końcu to mamy. Tak. To istnieje. Merin, to może być klucz do następnego pokolenia Jedi. Kolejny... No, miniaturkę. I Merin zdecydowała się do nas dołączyć. Merin! Merin! Pomocy! Kobieta, z którą podróżujesz. Kim jest? Spokojnie, ona jest dla mnie nikim, nie przejmuj się nią. Merin, mogłabyś już przynajmniej odwołać te wszystkie zombie. Nie rozumiem, co mówisz. No i to tyle na dzisiaj. Następny odcinek myślę, że w piątek. Dziękuję bardzo, do widzenia.